Cześć w kolejnym filmiku. Dzisiaj Was zapraszam na ulubieńców minionego miesiąca. Luty, muszę Wam powiedzieć, że był dla mnie fantastycznym miesiącem pod kątem rozświetlania, lekkich konsystencji. Przede wszystkim była to dla mnie duża zmiana, jeżeli chodzi o pielęgnację, ponieważ zmieniłam ją w kierunku właśnie wiosennej. Także mam nadzieję, że w dzisiejszym filmiku zrobię dla Was takie podsumowanie. Ułatwię Wam zmiany, które będą nadchodzić w makijażu, jak i właśnie w pielęgnacji, w naszej rutynie pielęgnacyjnej, zarówno wieczornej, jak i porannej. Będzie dużo rozświetlenia, dużo witaminy C, lekkich konsystencji. Będziemy korzystać ze słońca w buteleczce, bo ten temat naprawdę na moim kanale był szeroko rozwinięty w ostatnich filmach, także tematyka samoopalaczy, produktów brązujących naprawdę jest omówiona, mam wrażenie, że od A do Z. Pokazywałam Wam tutorial, jak używać produktów brązujących, jakie produkty się fajnie sprawdzają również w pielęgnacji, uzupełniają niedobór tego słońca właśnie w naszej pielęgnacji o takiej jeszcze porze, kiedy tego słońca mamy troszeczkę mniej, ale już dziewczyny wiosna za pasem, także mam nadzieję, że przygotuję Was również do tematyki wiosennej, letniej. Nasza skóra będzie się przede wszystkim czuła lepiej w lżejszych konsystencjach, w jaśniejszym makijażu, bardziej rozświetlającym, ale u mnie glow, słuchajcie, jest na tapecie przez cały rok, także mam nadzieję, że również troszeczkę go przemyciły się do swojej pielęgnacji, do swojej kolorówki, także mam nadzieję, że kała i herbata zaparzona. Dziewczyny, zaczynamy. Muszę Wam powiedzieć, że nie mogę się zdecydować, czy zacząć najpierw od pielęgnacji czy kolorówki, ale zawsze Wam powtarzam, że na dobrej pielęgnacji wygląda perfekcyjnie makijaż, przedłuża nam trwałość przede wszystkim naszych produktów kolorowych. Także zacznę może od faktycznie pielęgnacji. Pokażę Wam kremy, które bardzo mi się fajnie sprawdziły w tym miesiącu, faktycznie odpowiadały na potrzeby mojej skóry i w zależności od tego, jakie miałam de facto dni, jak one wyglądały, tak dopasowywałam swoją pielęgnację, więc w momencie, kiedy chodziłam sobie na długie spacery, a była taka, wiecie, mroźna pogoda, dużo wiatru, moja skóra po prostu potrzebowała ukojenia, to używałam kremu ceramidowego marki URANG. Jak wiecie, z URANG są same perełki. Naprawdę to jest taka marka, która po prostu jest luksusowa, wygląda luksusowo i faktycznie działa luksusowo na naszą skórę, działa kojąco, ma fantastyczne jakości skład. Słuchajcie, skład jest po prostu perfekcyjny. Tutaj mamy wodę różaną, olejek różany, masło shi, olej makadamia, wszystkie produkty takie odżywiające, bogata formuła, także jeżeli potrzebujecie, macie skórę bardzo przesuszoną, te pogody Was już po prostu męczą, to ten krem będzie fantastyczny. Róża jest tak kojąca na skórę, masło shi działa natłuszczająco, chroni naszą skórę przed utratą wody z naskórka. Olej makadamia odżywia naszą skórę, jest przede wszystkim regenerujący, działa odmładzająco, także dziewczyny, naprawdę to jest fantastycznej jakości kosmetyk. I teraz słuchajcie, na Larozie jest przeceniony. Ja wiem, że on jest może dosyć drogim kosmetykiem, no ale czasami odrobina luksusu nie zaszkodzi. To jest naprawdę cudowny krem, który odpowiada na potrzeby podrażnionej, przesuszonej skóry wymagającej odżywienia, czy po prostu potrzebujecie dużej dawki anti-aging, ponieważ tutaj mamy ceramidy, które odbudowują naszą skórę, działają po prostu odmładzająco, także muszę Wam powiedzieć, że ten krem jest po prostu perfekcyjny. A jeżeli mamy potem na lżejszą konsystencję, to muszę Wam powiedzieć, że nie wiązałam z tym kremem absolutnie żadnych nadziei, po prostu tak neutralnie do niego podeszłam, mówię, spróbujemy, bardzo dużo polecacie marki Asoa, dla mnie to jest marka kompletnie nieznana, natomiast w momencie, kiedy Was zapytałam na Instagramie, co polecacie tej marki, odpowiedzi były, słuchajcie, identyczne, krem maska z algami, produkt ze SPF-em, który wyrównuje koloryt skóry oraz słynny już hydrolat Manuka, także to są trzy moje typy, które będę, no myślę, że w najbliższym czasie próbowała przynajmniej przetestować, bo mam dużo, słuchajcie, pielęgnacji aktualnie, ale na bieżąco gdzieś tam przemycam Wasze polecenia. I tutaj mamy krem mini odżywcza Goya. W sensie on pięknie, obłędnie bym powiedziała, że pachnie, ja się uzależniałam od tego zapachu, ma taką dosłownie welurową konsystencję, taką aksamitną, że on po prostu wygładza waszą skórę już na etapie pielęgnacji, także makijaż wygląda perfekcyjnie, słuchajcie, na tym kremie, on jest taki delikatny, pięknie natłuszcza naszą skórę, ale jednocześnie odżywia i nawilża, a jest lekki, a zapach to, słuchajcie, przebił wszystkie kremy, jakie do tej pory miałam, jest perfekcyjny, jest po prostu idealnie wiosenny, lekki, taki kremowy, otulający bym powiedziała, także to jest coś, co Wasza skóra na pewno będzie potrzebowała w takim letnim okresie. Zobaczcie sobie chociażby tą miniaturkę, tu jest 15 ml, ale to jest tak odżywczy krem, który wymaga minimalnej ilości, a taki piękny stwarza efekt na skórze, że naprawdę dziewczyny będziecie po prostu absolutnie zachwycone tym kosmetykiem, także jeżeli chodzi o markę Asoa, to jest mój pierwszy, ale nie ostatni kosmetyk tej marki, bo naprawdę świetnej jakości i skład, działanie i wykończenie na skórze, także wszystkie te rzeczy, na które zwracam uwagę, spełnił absolutnie. Rano używam lekkich konsystencji, ponieważ mieszam swoje kropelki brązujące z kremożelem marki It's Skin, no i to też jest prawdziwy hit. Moim zdaniem warto się w ogóle zaopatrzyć na lato w taką konsystencję, to jest leciutki, fantastyczny jakoś taki właśnie kremożel. Już Wam mówiłam, że on ma kolor kremu, ale wykończenie żelu i po prostu odrobina wystarczy, bo on pod wpływem ciepła zamienia się po prostu w wodę na Waszej skórze, pięknie ją nawilża, rozświetla, daje taką taflę rozświetlenia, zresztą no niczym woda po prostu, także pięknie nawilża, ma w sobie kwas hialuronowy, także to są takie składniki bardzo nawilżające i ma taką fajną właśnie formułę, jeżeli chodzi o wykończenie, ponieważ łatwo się rozprowadza na tym kremie podkład, jeżeli macie skórę mieszaną, tłustą, nawet bym powiedziała, że suchą, on fantastycznie nawilży, dodatkowo słuchajcie, ma 100 ml, także na cały sezon Wam starczy. Ja myślę, że to jest naprawdę krem, który może używać Wasz mąż, Wasze dziecko, jakaś młoda nastolatka, którą macie w domu, absolutnie to będą konsystencje fajne na wiosnę i myślę, że tak naprawdę to jest krem dla osób w każdym wieku. Rewelacja, naprawdę świetnej jakości produkt i on cudownie się miesza z Vita Liberatą, to są kropelki, słuchajcie, brązujące, które nie powodują plam, zacieków, smug, nie schodzi nieregularnie, pięknie wygląda skóra i ja w końcu mam, słuchajcie, wyrównane kolory skóry zarówno twarzy, jak i ciała, także tutaj wszystko naprawdę jest perfekt. Ja nawet nie mam ochoty się, słuchajcie, malować. W ogóle zauważyłam, że w swoim makijażu wykorzystuję minimalne ilości podkładu, a to już Wam mówiłam, podkreślałam w filmie o samoopalaczu, także zachęcam Was, żebyście zajrzały, ponieważ tam jest obszerny tutorial, jak używać samoopalaczy, na co zwracać uwagę, jak przygotować skórę, także temat jest naprawdę szeroko rozwinięty. Także marka Revitasun, jak i Vita Liberata, no to są moje święte grale, ponieważ to są fantastyczne jakości kosmetyki i muszę Wam powiedzieć, że samoopalacz, jestem tego zdania naprawdę absolutnie pewna, to jest kosmetyk, na którym nie warto oszczędzać. Po prostu kupcie, dziewczyny, dobrej jakości kosmetyk i w końcu zapomnijcie o tych nieprzyjemnych plamach, o tym pomarańczowym odcieniu. Absolutnie marki, które już mają po prostu patenty na różnego rodzaju rozwiązania w samoopalaczach, zasługują na miano naprawdę kultowych. Vita Liberata, Revitasun to są po prostu hity. Hity naprawdę w mojej pielęgnacji i jak widzicie, cały czas Wam się pokazuje w vlogach, nie mam żadnych plam, moja skóra nie wygląda nieestetycznie. Wręcz po Waszych komentarzach widzę, że macie troszeczkę ochotę na taki glow, także zaraz Wam wszystko wyjaśnię. I propos rozświetlenia, bardzo się polubiłam z serami, produktami marki Basic Lab. Dla mnie za 60 zł serum to jest rewelacja, ponieważ jest dobrej jakości, ma fantastyczny skład i działanie, muszę Wam powiedzieć, dziewczyny, perfekcyjne. Po prostu uwielbiam konsystencję tych kosmetyków, uzupełniają się nawzajem, ponieważ wieczorem używam tego 5%. Tutaj mam odrobinę kwasu hialurowego, który, jak wiecie, bardzo ładnie nawilża naszą skórę i świetnie działa w otoczeniu właśnie witaminy C, witaminy E, czyli takich produktów anti-aging, przeciwzmarszczkowych. Witamina C rozświetla skórę, kwas felurowy bardzo ładnie nawilża, naprawia to, co złego wyrządziłyśmy sobie na przykład latem, czyli przebarwienia, zmarszczki. To wszystko nam, słuchajcie, kwas felurowy niweluje, wygładza bardzo ładnie skórę. Także tutaj akurat to połączenie jest po prostu świetne i marka Basic Lab fantastycznie dobrała w ogóle w swojej jakby całej kolekcji serów z witaminą C składniki, które są w nich zawarte. Tutaj mamy 15% witaminę C i to jest, słuchajcie, już inna konsystencja, bardziej wodnista, która po prostu nawilża nam skórę. Możemy sobie zmieszać ją na przykład z jakimś olejkiem, jeżeli lubicie, natomiast ja lubię takie lekkie konsystencje rano, więc czasami sobie dodaję Vita Liberatę do serum, a czasami do kremu, to już w zależności od tego, jaki mam, słuchajcie, humor w danym dniu. One absolutnie nie pachną, także tutaj nie bójcie się, jeżeli nie lubicie takich perfumowanych zapachów, to powinnyście być bardzo zadowolone. I jeżeli chodzi o zmycie naszego makijażu, to w tym, słuchajcie, miesiącu tada, masełko, słuchajcie, z witaminą C, rozświetlające, z cytrynką marki It's Skin. Słuchajcie, 200 ml za 45 zł, to jest chyba najtańszy kosmetyk, który ostatnio używałam, jeżeli chodzi o właśnie masełka, olejki do demakijażu, które pod wpływem wody zamieniają się taką emulsję tak naprawdę myjącą. Później oczywiście używacie żelu, bardzo ładnie zmywa skórę, mam wrażenie, że tak ją pielęgnuje. No, gramatura, cena, jakość jest po prostu fantastyczna, naprawdę wzięłam go tak w ramach testów, słuchajcie, ale to jest naprawdę fantastycznej jakości kosmetyk, pięknie się z nim pracuje. Dodatkowo Wam wspominałam w takim filmie o demakijażu, że masełka, olejki są świetną opcją na demakijaż, ale również na masaż skóry, ponieważ jednocześnie sobie poprawiacie ukrwienie nawilżenie skóry, elastyczność, przede wszystkim ściągacie takie uczucie zmęczenia ze skóry, także ten masaż dziewczyny jest potrzebny po całym dniu naszej buzi, także wykonujcie go. Myślę, że z dużą dawką przyjemności, jeżeli zobaczycie po prostu efekty, jakie daje właśnie taki demakijaż wieloetapowy, ponieważ on faktycznie oczyszcza naszą skórę i przygotowuje do przyjęcia kosmetyków pielęgnacyjnych. Dwa ostatnie kosmetyki z pielęgnacji, ponieważ dużo pytacie mnie o krem pod oczy Makijada, czy on faktycznie mi się sprawdza, czy on jest dobry. Słuchajcie, po zużyciu widać, że naprawdę go testuję solidnie. On ma taką bardzo przyjemną, gęstą konsystencję i faktycznie jest odżywczy. To jest bardzo odżywczy, wymagający delikatnej i niewielkiej ilości kosmetyku i faktycznie on ładnie odżywia. To jest kosmetyk, który mogę Wam polecić zarówno na dzień, jak i na noc. Natomiast na dzień używam tego rozświetlającego z It's Skin z witaminą C, ponieważ ładnie mi się po prostu trzymają korektory na obu tych kosmetykach, ale lżejsze formuły raczej wybieram na dzień, żeby ta skóra po prostu była lekka, lepiej trzymała makijaż, a te odżywcze formuły, które jak wiecie bardziej się sprawdzają wieczorem, ponieważ skóra jest wypoczęta, chłonie jej bardziej, no i przy okazji nie obciąża naszego makijażu, to właśnie ten krem jest naprawdę świetny. Na Larosie macie nadal 10% zniżki na hasło SkinTherapy22, także jak najbardziej uprzyjemnię Wam cenę niektórych kosmetyków, zwłaszcza URANG czy jadach, bo ten krem ma, słuchajcie, aż 30 ml, więc przeliczcie sobie to razy 2, więc myślę, że cena Was nie zdziwi, on kosztuje 130 zł, ale jest naprawdę godny uwagi, bo jest bardzo odżywczy, do takich już skór wymagających regeneracji myślę, że będzie fajny, jeżeli tak jak ja w mojej pielęgnacji stosujecie prewencję, to również, bo on działa naprawdę fantastycznie przeciwzmarszczkowo i zdradzę Wam sekret, jakiej to maści używam na jakieś niedoskonałości, na jakieś stefany, jak ja to mówię, bo bardzo często jak rzucam hasło maść SOS, maść na stefany, to później osoby, które mnie nie oglądają regularnie, zadają mi pytania, cóż to jest za maść. Słuchajcie, marka Pyunkang Yul, czyli jedna z Waszych ulubionych koreańskich marek, wypuściła po prostu krem na niedoskonałości o nazwie acne, czyli punktowo nakładamy ten krem i na drugi dzień macie przede wszystkim mniejszą tą niedoskonałość i jeżeli coś Wam już na pewno się pojawia, czujecie, że pod skórą będzie coś, będzie zaraz po prostu wielki wulkan, to posmarujcie sobie ten krem, a zobaczycie, że na drugi dzień tego wulkanu nie będzie. To jest naprawdę maść SOS. Wiele z Was pisało, że go zakupiło, często na Instagramie powielacie te pytania, więc Wam podsyłam linki zawsze, oczywiście linki wszystkich produktów macie na dole. I to jest faktycznie taki krem, który niweluje niedoskonałości, absolutnie nie wysusza skóry dookoła, także możecie sobie wziąć większą ilość i posmarować na przykład całą brodę, jeżeli macie jakieś krostki. Także odpowiadając na Wasze pytania, on działa na wulkany, na krostki, nie przesusza, bardzo fajnej jakości skład, zresztą Pyunkang Yul, jak wiecie, jedna z 3 największych koreańskich klinik dermatologicznych i tam faktycznie te produkty są dobrze testowane. Zasadą w ogóle jakby produkcji marki Pyunkang Yul jest przede wszystkim skuteczność, no i to są faktycznie bardzo solidnie przetestowane kosmetyki, no, które fajnie, że trafiły do Polski, ponieważ możemy cieszyć się jej jakością i moim zdaniem cena idzie w parze z jakością. Ten krem kosztuje 45 zł i jak widzicie już mam go 3-4 miesiąc, nadal mam go w buteleczce, jest bardzo wydajny, ale czasami faktycznie dużej ilości potrzebuję, ponieważ mam czasami wysyp na całej żuchwie, a teraz słuchajcie, wszystko się pięknie zagoiło i mam wrażenie, że to jest sprawka tych produktów, także witamina C świetnie działa anti-aging, rozświetlająco, niweluje przebarwienia, ale również podbija działanie filtrów przeciwsłonecznych i de facto działa na niedoskonałości. Czego chcieć więcej? Używać witaminy C, dziewczyny. To jest, słuchajcie, hit, przede wszystkim sekret wieloletniej takiej prewencji przeciwzmarszczkowej, której stosuję u siebie. Często piszecie, że w ładnej kondycji mam skórę, także witamina C, lekkie konsystencje rozświetlające, to jest myślę, że klucz do takiej właśnie cery, także mam nadzieję, że Wam pomogłam i ułatwiłam wybór naszej przyszłej pielęgnacji, ale oczywiście na kanale macie, słuchajcie, całą serię o zmianach pielęgnacyjnych na wiosnę, o takim SOS zimowym, o produktach brązujących, także to wszystko będzie w podpowiedziach na końcu filmu, a teraz przechodzimy do makijażu. Między makijażem a pielęgnacją twarzy jest jeszcze pielęgnacja ciała, także dzisiaj Wam mówię moje 2 absolutnie kultowe produkty. Zacznę może od tego, który naprawdę mnie wprowadza w dobry nastrój, pięknie opala skórę i jest naprawdę bezproblemowy, jeżeli chodzi o aplikację, wykończenie, nie tworzy smug, plam, zacieków. Absolutnie, dziewczyny, zapomnijcie o tych pomarańczowych plamach, o dziwnie wyglądającej skórze, przypominającej skórkę pomarańczy. Absolutnie tutaj takiego efektu nie uleczycie używając tego kosmetyku. To jest marka Revitasun i to jest, słuchajcie, kosmetyk niemieckiej marki, która od kilku lat już wojuje na rynku polskim. właśnie w tematyce samoopalaczy. To jest, słuchajcie, dla mnie kultowy kosmetyk, ponieważ przekonałam się do opalania skóry twarzy. Nakładam ten kosmetyk, robię sobie piątkowe opalanie, jak już pewnie zauważyliście na Instagramie, i po prostu nakładam produkty brązujące na kilka godzin. Na twarz nakładam go zdecydowanie krócej, ponieważ ma wtedy mocniejszy efekt i wtedy mam pięknie wyrównane kolory skóry. Na przykład jeżeli chodzi o aplikację na skórę twarzy, Revitasun również wypuściło taki naprawdę mięciutki, przyjemny pędzelek, także naprawdę moim zdaniem on cudownie aplikuje samoopalacz na skórę twarzy. Zresztą tutorial, jak używać szczegółowo produktów samopalających na skórę twarzy, jak i ciało, jak przygotować ciało i później dbać o nie w trakcie, żeby naprawdę ta opalenizna wyglądała pięknie. Macie już na kanale szczegółowy tutorial, omówienie tych produktów, przede wszystkim aplikacja, także myślę, że pod tym kątem jesteście, dziewczyny, solidnie przygotowane, żeby tematyka samoopalaczy już nie była taka straszna. I marka Revitasun naprawdę jest po prostu fantastyczna, zresztą na stronie PL macie bardzo dobrej jakości ogólnie kosmetyki, to są kosmetyki gwiazd, to są kosmetyki takie bardziej selektywne, ale o też bardzo dobrym składzie. Tutaj mamy aloe, które pięknie nawilża skórę. I pytałyście mnie, jak to jest z zapachem, czy on nie pozostawia takiego, wiecie, charakterystycznego wykończenia na skórze zarówno twarzy, jak i ciała. Absolutnie nie, bo on bardzo ładnie pachnie, więc to jest taki produkt przyjemny i on pod wpływem kilku godzin na naszej skórze tworzy taki efekt takiej brązowej, karmelowej opalenizny. Na buzi pamiętajcie o tym, żeby go wcześniej zmyć, ponieważ on wtedy jest bardzo ciemny, więc ten efekt może się Wam utrzymać na drugi dzień, więc ja go zmywam po 3-4 godzinach, czasami nawet po 2 i naprawdę mam ekstra wyrównany kolory skóry, także bardzo, bardzo Wam polecam. To jest chyba najlepszy samoopalacz, który używałam do skóry twarzy i do samego ciała, ponieważ on, mam wrażenie, że szybciej działa troszeczkę niż Vita Liberata i po spłukaniu nie jest taki blady. Vita Liberata, słuchajcie, troszeczkę mam wrażenie, że blednie, a ten naprawdę utrzymuje taki ładny, bardzo mocny taki efekt opalonej skóry, ale to nie jest absolutnie pomarańcza, to nie jest efekt taki, wiecie, dziwnie, nienaturalnie wyglądający opalenizny, także bardzo Wam polecam. A nawilżam sobie ciało wieczorem ogórkiem i melonem marki Mokosz. Słuchajcie, ten zapach to jest po prostu absolutnie obłędny, bardzo lekki, fajny, on się zamienia pod wpływem jakby temperatury naszego ciała w olejek, bardzo dobrej jakości w ogóle skład, no zresztą Mokosz słynie z dobrego składu. I to jest takie, słuchajcie, masełko do ciała, na które już polowałam, oj, długo, muszę Wam powiedzieć, że miałam go na liście kilka dobrych miesięcy i po prostu sobie go przetestowałam pod kątem nawilżenia skóry właśnie po samoopalaczach. Natomiast Revitasun nie zauważyłam, słuchajcie, czy Vita Liberata, żeby wysuszały moją skórę twarzy i co najważniejsze, regularnie, słuchajcie, schodzą te samoopalacze, zresztą ja reaplikuję je po tygodniu, po półtora, więc ja nie zauważyłam żadnych plam, zacieku, bo po prostu robię peeling, nawilżam to ciało i nakładam samoopalacz. Tak samo jest ze skórą twarzy, regularnie robię co trzeci, czwarty dzień peeling, czasami raz na półtora tygodnia, ale naprawdę opalenizna bardzo ładnie wygląda, także zarówno Vita Liberata, jak i właśnie Revitasun pięknie wyglądają na skórze i po prostu Revitasun utrzymuje ten efekt, dodając 2-3 kropelki do mojego kremu, także pielęgnacja ciała omówiona i teraz już na pewno przejdziemy do makijażu. Wspominałam Wam o lekkich konsystencjach i faktycznie tak jest, że w momencie, kiedy opaliłam sobie troszeczkę skórę twarzy, dlatego mocno Wam podkreślam jakby efekt tych samoopalaczy, który wpłynął również na mój makijaż, który po prostu jest lekki. Ja nie potrzebuję dużo, żeby wyrównać kolory skóry, ponieważ on, mam wrażenie, że zarówno przez witaminę C, jak i te produkty brązujące bardzo ładnie został wyrównany. Ta skóra ma taką jednolitą strukturę i to widać po tym, jak po prostu nie mam ochoty się malować. A kiedyś tak nie było, ja lubiłam bardzo się malować, natomiast teraz po prostu lubię ten efekt opalonej skóry, taki jak miała po prostu opalenizna po wakacjach. To jest wtedy naprawdę taki fajny, przyjemny stan, kiedy wracamy opalone, nie używamy w ogóle makijażu, bo jesteśmy piękne, opalone i naprawdę to skóra wygląda świeżo, więc sięgam po takie lekkie konsystencje i moją taką bazą jest taki troszeczkę krem wyrównujący ten koloryt, podbijający to rozświetlenie i przy okazji ujednolicenie skóry. To jest marka Heimish i to jest Aqua Tone Up Cream. Pierwszy raz ten kosmetyk zobaczyłam i faktycznie ten jego ładny, taki nieskazitelny efekt na skórze u dzilach, także no, ta konsystencja jest naprawdę perfekcyjna, bym powiedziała, na skórze. On jest, słuchajcie, też dostępny na Larozie i ja na niego polowałam, był długo niedostępny, ale jak, słuchajcie, już się pojawił, to no po prostu musiałam go przetestować. On ma taki efekt wody na skórze, także jak wszystkie te produkty typu kremy Wam się wchłoną na skórę twarzy, jesteście już gotowe do przyjęcia makijażu, to nałóżcie sobie odrobinę na skórę twarzy, tak po prostu rozprowadzajcie, on naprawdę wygląda pięknie na skórze. I na to nakładam kropelkę Vita Liberaty. Dzisiaj na przykład wykonałam taki Jak na mnie to taki dosyć taki makijaż, w ogóle aplikowałam wszystko, słuchajcie, gąbką, nawet rozświetlacz nałożyłam gąbką i tak pierwszy raz wklepałam ten produkt właśnie gąbeczką, a nie nakładałam dłońmi i naprawdę wygląda jeszcze lepiej. Także kolejny sposób na ten kosmetyk, naprawdę wygląda pięknie, tak naturalnie i miałam ochotę po prostu go przypudrować, ale dziewczyny, dzisiaj nagrywam, więc wróciłam też do swojego, to jest w ogóle Beauty Blur Sunless Glow i on po prostu wygląda pięknie. Pokażę Wam swatcha, ponieważ wtedy mi zostanie plama, bo on dodatkowo Wam jeszcze brązowi skórę. On działa jak taki samoopalacz, tylko że to jest taki kosmetyk wyrównujący kolory, nadający glow. Więc dajcie znać, może Wam zrobię po prostu ten makijaż, który dzisiaj wykonałam, bo technika, którą wykorzystałam, jest taka inna niż do tej pory, jak Wam pokazywałam w makijażach. Wszystko nałożyłam, słuchajcie, gąbeczką, róż, rozświetlacz, to tak wszystko wygląda zdrowo. Jeszcze lepiej, słuchajcie, niż mam wrażenie, że do tej pory to robiłam, więc cały czas usprawniam ten makijaż, tak żeby mnie pasował, żeby ładnie wyglądał na filmach i żebym ja się w nim dobrze czuła. I zauważyłam, że też o wiele mniej kosmetyków używam, że jest tak fajnie wyrównana skóra pod kątem kolorytu, że po prostu odrobinę dosłownie podkładu, więc u mnie króluje nadal, dziewczyny, Nutridome. No to jest perfekcyjny. Ja bym powiedziała, że tańszy o wiele zamiennik niż na przykład Estée Lauder, ale ma takie fajniejsze krycie, takie mniej oczywiste. Ta skóra wygląda po prostu pięknie i on się jakby wtapia. Jakby po prostu to był perfekcyjny makijaż. Zresztą to jest Wasz kultowy, dziewczyny, podkład. Już nie powiem, że oczywiście ja namówiłam Was do jego zakupu, ale słuchajcie, podkład za 40 zł, który ma piękne krycie, cudowne wykończenie na twarzy, jest po prostu rewelacyjny. Ja mam odcień 05 Caramel. Na stronie jest dostępna jeszcze jaśniejsza wersja Ivory, więc myślę, że jak jesteście o wiele bledsze, to ta kolorystyka będzie fajna, ale jeżeli jesteś już bardziej opalona, używacie samoopalaczy, 05 będzie po prostu idealna. Słuchajcie, odrobinę wystarczy tego podkładu, żeby Wam wyrównał kolory skóry, przykrył jakieś niedoskonałości, nawilżył ją i przy okazji był ładnie kryjący i taki zastygający na skórze, także on naprawdę wytrzymuje Wam długie godziny. Brałyście go na tapetę właśnie na Instagramie, pod lupę, jeżeli chodzi o testy i faktycznie później do mnie wracacie z mega pozytywnymi opiniami na jego temat. Także też tutaj wyświetlę Wam hasło, macie na niego na przykład kod rabatowy, który działa, słuchajcie, jeszcze chyba, słuchajcie, przez tydzień, z tego co zdążyłam się zorientować, także minus 10% macie na stronie Nutridome i tam faktycznie jest bardzo dużo ciekawych kosmetyków, zwłaszcza maseczka rozświetlająca, taki peeling enzymatyczny, który bardzo lubię w swojej pielęgnacji, także tutaj będziecie miały screena, jak on wygląda, bo właśnie mi się, słuchajcie, skończyła, także zaraz Wam tutaj screena puszczę tego właśnie produktu. No moim zdaniem jest po prostu fantastyczny, bardzo ładnie rozświetla, napina i przygotowuje skórę do wyjścia. Jak macie na przykład jakąś imprezę, chcecie ładnie wyglądać, to przy okazji Wam delikatnie złuści martwy naskórek i nie wygląda, słuchajcie, na skórze, skóra nie jest podrażniona, więc absolutnie, dziewczyny, nie przejmujcie się, to jest naprawdę fantastyczny efekt na skórze. Jeżeli macie cerę problematyczną, to ten peeling będzie po prostu kultowy. Także na wszystko w Nutridome macie minus 10%, także korzystajcie, bo to są naprawdę świetnej jakości kosmetyki. I w tym miesiącu również sięgałam po takie lekkie konsystencje, jeżeli chodzi o krem BB. No i tutaj mamy, słuchajcie, markę It's Skin. To jest naprawdę taki bardzo delikatny krem BB, który mam wrażenie, że po prostu rozświetla, upiększa Waszą skórę, działa troszeczkę jak taki krem pielęgnacyjny. Zobaczcie, jak on pięknie rozświetla skórę. No po prostu jest kultowy u mnie w makijażu, ja go po prostu uwielbiam. Także ta konsystencja, wykończenie, to jak ładnie nawilża skórę, jest po prostu perfekcyjny. Także no tutaj możecie sobie różne mieszanki tworzyć, nałożyć odrobinę Vita Liberaty, później krem BB i macie taki delikatny, perfekcyjny glow look. Także to są naprawdę świetnej jakości produkty. I pokażę Wam mój ulubiony bronzer. Dzisiaj, słuchajcie, będzie dużo tych ulubieńców, ale to są takie naprawdę kultowe kosmetyki, ja po prostu nie mogę się bez nich rozstać, używam je cały czas. Bronzer The Balm bez talku, w ogóle cała seria The Balm jest bez talku, to jest The Balm San Francisco Olive, taki bardzo delikatny bronzer. Vita Liberata też ma bardzo podobny odcień i podobnie wyglądają na skórze i on jest taki naprawdę delikatny, wystarczy odrobina i macie świetnie wykonturowaną buzię, on nie jest ciemny, nie robi plam, także moim zdaniem jest to lżejsza i ciekawsza wersja kultowej Bahamy Mama, także fajnie, że odświeżają swoje bronzery. Paleta, którą już dobrze znacie do oczu i też ją wykupiłyście. Mam nadzieję, że dorzuciły dziewczyny na kobieca kilka sztuk, ponieważ myślę, że po tych ulubieńcach również Wam się spodoba. To jest paletka Catrice, która kosztuje, słuchajcie, 20 zł. Ja mam ją chyba w każdym możliwym makijażu, filmach, po prostu ja się w niej zakochałam. Tak łatwo się używa tych cieni, nawet ją wykorzystałam, słuchajcie, do sesji na modelce. Także naprawdę pięknie wyszedł ten makijaż i ta paleta naprawdę jest wielozadaniowa. Ładnie nam Wam konturuje powiekę, daje takiego delikatnego glow. Naprawdę zdrowo wygląda na oczach, także ja mam ją dzisiaj na sobie. I w każdym możliwym makijażu, także no jest po prostu kultowa. Jeżeli chodzi o pomadkę, to jest, słuchajcie, My Matte Lip Ink z marki Golden Rose 04 i mam ją, słuchajcie, dzisiaj na ustach. To są, słuchajcie, fajnej jakości pomadki, które nie wysuszają, są długotrwałe i naprawdę pięknie wyglądają na ustach. Także to jest, słuchajcie, mój kultowy kosmetyk, który Wam bardzo polecam. I na zakończenie pokażę Wam, słuchajcie, bo tak sprawdzam, czy wszystko Wam pokazałam. Jeden z chyba z najlepszych tuszy do rzęs, którą używam, marki PUR, Big Look. Zobaczcie, słuchajcie, jak wygląda ta szczoteczka. Ksawcie się, słuchajcie, bawi z Morrisem. No po prostu pięknie rozdziela rzęsy. Ja mam wrażenie, jakbym miała doklejane. Czasami jak oglądam relacje na Instastories, bo czegoś tam szukam u siebie właśnie w relacjach, to po prostu mam wrażenie, że mam doklejane rzęsy. Tak pięknie rozdziela, unosi. To jest, słuchajcie, kultowy u mnie tusz do rzęs z olejkiem arganowym. Bardzo ładnie rozdziela, podkręca rzęsy i faktycznie sprawia, że to jest taki efekt sztucznych rzęs i ładnie je unosi do góry. Także naprawdę efekt wow, bym powiedziała. Jeden z najfajniejszych produktów marki PUR, zaraz po podkładzie, jaki używałam. Naprawdę wywarł na mnie ogromne wrażenie, także druga, słuchajcie, buteleczka już do mnie idzie, zrobiłam sobie zapas, także mam nadzieję, że również Wam będę mogła polecić naprawdę fantastycznej jakości tusz do rzęs. Także mam nadzieję, że pokazałam Wam wiele bardzo ciekawych kosmetyków, omówiłam temat pielęgnacji, troszeczkę podsumowałam tematykę samoopalaczy i tej właśnie już wiosennej pielęgnacji, wiosennego makijażu, także dużo będzie tego, słuchajcie, na kanale, myślę, że w kolejnych miesiącach. Będę na bieżąco Wam odświeżać tematykę, macie naprawdę kultowej jakości produkty do makijażu, takiego glow, wykończenia, pięknej opalenizny, wyrównanie kolorytu skóry. Słuchajcie, dziewczyny, to jest sekret chyba pielęgnacji, żebyśmy się po prostu czuły dobrze we własnej skórze, także mam nadzieję, że to podsumowanie Wam się spodobało. A teraz ja uciekam i widzimy się w kolejnych filmikach. Ściskam Was cieplutko, do zobaczenia, trzymajcie się, hej!